pierwszą sobotę miesiąca różańcowego, miesiąca października. To jest dobry znak, że Matka Najświętsza, która wszystkich otacza swoją czułą, matczyną opieką, chce mieć wszystkich tam, gdzie jest ona, gdzie jest jej Syn Jezus Chrystus, w niebie. I dlatego też z pewnym zaufaniem prosimy dzisiaj Matkę Najświętszą, żeby tak stało się ze świętej pamięci Tadeuszem, którego pogrzeb dzisiaj tutaj w tym kościele i w tej parafii się dokonuje. Miesiąc październik, kiedy bierzemy do ręki różaniec, za każdym razem wkraczamy na pole bitwy. To jest odwieczna arena zmagań dobra ze złem. Każde Zdrowaś Maryjo jest pociskiem miłości wystrzelonym w kierunku murów potęgi piekielnej zła. To też idąc za głosem świętego Pawła w liście do Tymoteusza czytamy: weź udział w trudach i w przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa. A do kościoła w Efezie święty Paweł mówi: weźcie na siebie pełną zbroję Bożą. Stańcie więc do walki. Los pokolenia żołnierzy polskich lat wojny i okupacji mówi nam wyraźnie, że to piekielne moce sprowadziły na nich zły los. Piekielne moce są źródłem wojen, niesprawiedliwości, krzywdy, morderstw, wyciskają łzy. Los pokolenia żołnierzy polskich lat wojny i okupacji był losem najbardziej tragicznym, jaki można sobie wyobrazić. Ginęli z rąk niemieckich, sowieckich. Dramat burzy, akcja burzy, powstanie warszawskie, deportacje, migracje na ojczyznę. I jeszcze jakby tego było mało, zwalił się walec sowietyzacji powojennej. W latach 1940-1950 żołnierze wyklęci byli ścigani, prześladowani, więzieni, mordowani przez władze komunistyczne. A przecież oni walczyli o suwerenność naszego państwa, o żołnierski honor, o prawo do normalnego życia. Walczyli z nadzieją, że sprawiedliwość zwycięży, a kara dosięgnie sowieckich okupantów i hitlerowskich okupantów i ich polskich kolaborantów. Ponieważ żyli prawem wilka, jak historia o nim głucho milczy, jak pisał poeta Zbigniew Herbert o żołnierzach antykomunistycznego podziemia, byli gotowi do największych poświęceń. Za tą walkę o niepodległość władza komunistyczna nagradzała ich torturami, śmiercią, wymazywała ich z pamięci, wyrzucała na śmietnik historii ludzkości. A im marzyła się Polska wolna, czysta jak łza. A w ostatnich chwilach, sekundach swego życia Felix Selmanowicz, pseudonim Zakończyk, i Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka, usłyszeli: po zdrajcach narodu polskiego ognia. A oni jeszcze zdążyli zawołać: niech żyje Polska. Bohaterów nazwano zdrajcami, bandytami. Tak było w gdańskim więzieniu kubowskim 28 sierpnia 1946 roku. Niespełna miesiąc później warszawski sąd pozbawił obywatelstwa oficerów polskich sił zbrojnych na Zachodzie, na czele z generałami Andersem, Kopańskim, Maczkiem, Kruścielem. I tak dobijali polskie państwo podziemne.
I kilkadziesiąt lat musiało upłynąć, ażeby prawda o tych heroicznych czynach naszych żołnierzy wyklętych mogła bez słowa być propagowana. Dużą zasługę w tym ma prezydent Lech Kaczyński, który w 2010 roku złożył do Sejmu projekt ustawy o zatwierdzeniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jako święta państwowego na 1 marca. I wreszcie żołnierzom niezłomnym, którzy stanęli do walki o Polskę wolną przeciwko komunistycznemu zniewoleniu, poległym walka katowanym w czasie śledztw, zamordowanym w wyniku zbrodni sądowych, długoletnim więźniom, represjonowanym. Wreszcie stawiamy im pomniki, poświęcamy im tablice, piszemy o nich wspomnienia, drukujemy o nich książki. A przede wszystkim dziękujemy pracownikom Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej i wszystkim tym, którzy z nimi pracują, za to, że dotykają świętości szczątków bohaterów naszych i przywracają zamordowanym ich pamięć i przywracają ich rodzinom zamordowanych bohaterów. Bo każdy ma prawo do grobu, do miejsca, gdzie ich bliscy będą mogli zapalić znicz, pomodlić się, podziękować, pożegnać. A mordercy chcieli im wszystko to odebrać. Wszystkie te prawa i chcieli na zawsze pozbawić ich tego prawa i nazwali ich wyklętymi, wykleli ich. Tyle lat propagandowo uczono, że o tych naszych bohaterach, którzy oddali życie za Polskę, byśmy byli wolni, że oni nie mają prawa, żeby się o nich pytać, szukać ich, ubiegać się o sprawiedliwość. A przecież dzięki nim my żyjemy w wolnej Polsce. Każda identyfikacja szczątek bohaterów to jest tryumf prawdy i sprawiedliwości. Chcieli zachować ich pamięć o nich, a nie wiedzieli, że jesteśmy przecież ziarnem, które wydaje, wrzucone w ziemię, wydaje owoc. Bo Bóg dokładnie wszystko widzi i poznaje. Nawet to, co mało znaczące, jest ziarnko gorczycy. Ma moc wydać krzew pożyteczny i potrzebny, bo Królestwo Boże jest niewidzialne dla oczu ludzi, jest ukryte jak zaczyn i wymieszane z ludzkimi sprawami, a jednak zawiera w sobie ogromny potencjał i dynamizm powodujący fermentację od wewnątrz we wszystkich życiowych sytuacjach. I nic nie może przeszkodzić w tym, by przynosić owoce w miłości. A miłość jako jedyna prawda na wieki. I takim światem wiary trzeba patrzeć na wszystko, co się dzieje. I dlatego miłością i modlitwą po Bożemu ogarniamy naszego bohatera narodowego Tadeusza Gajdę i jego wojskowych towarzyszy. Następnie obejmujemy sercem i modlitwą świętej pamięci Kornela Morawieckiego, przywódcę Solidarności Walczącej i opozycji w czasach zniewolenia totalitarnego, marszałka seniora Sejmu Rzeczypospolitej Polski, ojca pana premiera Mateusza Morawieckiego. Łączymy się duchowo w tym samym czasie z uczestnikami tych pogrzebowych uroczystości w Katedrze Polowej Wojska Polskiego i na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie. A następnie wdzięcznym sercem dzisiaj i jutro i pojutrze otaczać będziemy naszego pasterza, księdza biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza i jego rodzinę, którzy żegnają ukochaną matkę Otylię. I wyrażamy im głębokie wyrazy współczucia i prosimy o wieczne szczęście dla tej wspaniałej matki, księdza biskupa. I weźmiemy udział w jej pogrzebie w poniedziałek o godzinie 13 w Białymstoku.